Lufer, mam zakażenie w nodze i chyba będę musiał ją uciąć. Strasznie mnie ona boli, nie wiem co z nią zrobić. Wodę, dużo wody. O nie, Lufer, idą Smolax, tutaj. Smolax! O nie, idą Smolax, tutaj. Smolax! O nie, on tu idzie. Wyczuł moją krew. Już po mnie. Hej, witajcie, jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Dino! Kolejny odcinek, kochani, będzie, wbijecie, uwaga, 15 tysięcy łapek w górę. Jak wbijecie 15 tysięcy łapek w górę, to stworzymy razem z Olą, Todadem i Blaszką ogromny sterowiec, dzięki któremu będziemy mogli uratować Smolaxa przed dinozaurami. Więc każdy teraz bez wyjątków schodzi na dół, ponieważ to od was zależy, czy Smolax przeżyje. A pod poprzednim wbiliście prawie 12 tysięcy łapek w górę i ponad 107 tysięcy wyświetleń. Rozwalacie system do tej pory. Bardzo wam dziękuję za to, jak nas motywujecie. Naprawdę dziękuję. Jeszcze raz kocham was. I kochani, będę bardzo wdzięczny, jak teraz każdy bez wyjątków udostępni ten film. Tak, zejdźcie teraz na dół i udostępnijcie ten film znajomym. Pokażmy swoją moc, pokażcie, jak Minecraft Dino podbije kartę na czasie. Pamiętajcie, że jest już nowa seria fabularna, która nazywa się Minecraft Harry Potter, wleciała wczoraj. A co trzeba zrobić, żeby zostać wylosowanym lub wylosowaną do naszych serii fabularnych? Wystarczy zasubskrybować, zostawić dzwona, zostawić łapkę w górę i co najważniejsze, napisać komentarz, bo to komentarze losujemy. Napiszcie dzisiaj komentarz: Lufer, kocham Minecraft Dino, to przypnę wam serducho. W dzisiejszym odcinku też oswajamy nowe zwierzę. Tym razem to nie będzie dinozaur, ale coś, co naprawdę wam się spodoba. Oglądajcie do samego końca, pamiętajcie, że 15 tysięcy łapek w górę to jest kolejny odcinek z Minecraft Dino. Życzę wam miłego oglądania i buja! Halo, Smolax? Halo, żyjesz? Odezwij się! Straciłeś połączenie, naprawdę? Nie straciłem, poczekaj. Smolax! Halo! Jest! Słyszę was, halo! Gdzie jesteś? Smolax? Szybko mów, gdzie jesteś? Jestem na wschód, około 80 km od was. Co? Nie? Potrzebuję picia, nic tutaj nie mam kompletnie do picia. Ale czemu tam wracasz do nas? Co się dzieje? Nie mam jak wrócić, tu jest pełno dinozaurów na zewnątrz, jestem ranny. Jak ty jesteś ranny, co się dzieje? Lufer, mam zakażenie w nodze i chyba będę musiał ją uciąć. Strasznie mnie ona boli, nie wiem co z nią zrobić. Wodę, dużo wody. Smolax. Ale właśnie nie ma wody, nie ma czego krzyczeć. Cicho. Mamy połączenie z Smolaxem. Smolaxa nie ma. Podaj swoje koordynaty. Widzisz na krótkofalówce, tam na wysiedlaczu widzisz. Smolax, ty żyjesz? No jest rozwalony, nie widzę. Nic, tylko zdołałem się z wami skontaktować. Dobra. Jaka jest okolica? Górzysta, nie górzysta, dużo wody, nie wiem, mów. Jest tutaj dużo wody, jakiś las chyba przez Że jest już odwodniony. Dosyć wysokie drzewa są. No ale nie mogę stąd wyjść, nie mam jak. Ile już tam siedzisz? Nie wiem, chyba już drugi dzień. Co? On się po trzecim się odwodni. Smolax. Jest mi naprawdę słabo. Potrzebuję waszej pomocy. Cokolwiek, co może zrobić? Jak go noga boleć, to on przystawić pochodnia, pomóc być. No to mi się noga spali przecież. Ale to jest na otwarte rany. Ty upalić rana być. Musisz to zrobić, Smolax, ale błagam cię, weź się jakoś w kop, żeby ci nie słyszały te dinozaury i... Słuchaj, jest nadzieja, że znajdziesz gdzieś w jaskini jakąś wodę, jeśli się wkopiesz dobrze. Dobra, spróbuję, jeszcze będę musiał rozpalić ogień. Nie możesz. Nie. Jak to nie? Zresztą się. Musisz jakąś ranę... W jaskini się udusisz, jeżeli ten, a musisz gdzieś wypuszczać ten ogień. A jeżeli będą dinozaury widzieć ten ogień, no to przyjdą do ciebie chyba, nie? No tak, no to co ja mam zrobić z tą raną? Ja się boję, że stracę nogę, nie chcę być jakimś inwalidą. Musisz zrobić to. I twój priorytet, szukasz wody. Lufer, boję się. Stary, będzie dobrze. Pójdziemy po ciebie. Nie no, zabierzcie mnie stąd, przyjdźcie, pewnie jakkolwiek znajdźcie mnie, proszę. Znajdziemy cię, już... Jak możemy ci pomóc? Halo, Smolax, stracimy cię, halo!
Halo? Halo, Holax? Bo ogólnie to jest sprawa, bo ten dinozaur, samica to jest dokładnie, wniosła tutaj kilka jaj obok. Co? I mam pomysł. Co tam mówić? Ja bym ukradł takie jajo. No jesteś? To być dobry plan. No jestem głodny, zjadłbym, nie wiem, smażył. To inne Tida Donady nie przyjdą. Tylko ty szukać duże jajko być. Jak to duże jajko? Musi to być samiec i musi być duże jajko. Największe jajko być samiec. Ale jak ja po jajku rozpoznam, czy to samiec, czy samica? Największe jajko znajdź. Nie, po co on tam nie może? Przecież te dinozaury tam opiekują się tymi jajkami. Dido Dady też spać. Molak, musisz, powiem ci tak, musisz być od nich sprytniejszy. Pamiętaj, że dinozaury nie myśl... No porąbało was, przecież on zginie. No ale mogę tutaj albo umrzeć z głodu, albo iść po te jaja. Słuchajcie, dinozaury zgodę, na ogół są ślepe, ale mają bardzo dobry węch. Musi się zamaskować węchem, wydaje mi się jakoś. To tak wiedzieć. No, jak? Ty znaleźć kupa, ta didodady i ty się usmarować i ty podejść do nich, ona cię nie wyczuć. To jest śmierdzący pomysł, ale bardzo dobry, ma rację. Ja ci powiem, on innego wyboru nie ma. Albo umrze z głodu, albo pójdzie po te jajka. Ale muszę się smarować kupą? Tak! Jezu, ewentualnie moczem, jak chcesz. Hej, witajcie, ja jestem Lufer, to jest kolejny odcinek z Minecraft Dino. Uwaga, 15 tysięcy łapek w górę, lecę po Smolaksa na swoim dinozaurze. Co? Tak, być? Polecę na swoim dinozaurze. Ty masz takiego małego dinozaura, nie dasz rady na nim Lufer, w ogóle polecieć. Lufer, nie warto, nie warto. Słuchajcie, 15 tysięcy łapek pod w górę, zapadnie. Lecę nie, po Smolaksa na swoim dinozaurze. O, ale mnie ta noga boli. Ten dinozaur jest taki mały. Trudno. Puchacz ci prędzej przeniesie niż... Ja to ten zrobię. Ty być mały, ty być za gruby. Nie, dam radę. Ty być za gruby? Dam radę, trudno. Ci urosną jeszcze. Nic nie będę brał, wezmę po prostu, polecę tak na po prostu wybraniach, że zero narzędzi, żeby nie był tak no, przeciążany ten dinozaur. Ty być za gruby. To dać mi pomysł. Jaki pomysł? Bo to dać myśleć i to dać wymyśleć. My zrobić łódka. Łódka? Nie, łódka. Po co łódka? Przecież musimy polecieć. My zrobić takie wielkie, takie skóra taka wielka. Po co? Statek, nie łódka, ale Boże. Po co? Nie, łódka. Jako żagiel. Nie. Zrobić taka wielka skóra koło i my przywiązać do łódka i my lecieć. Balon! To? Ej! O, balon, dokładnie. Albo sterowiec. To da być mądry. Ej, Smolax. Halo? Postaraj się wytrzymać jak najdłużej możesz, no nie masz innego wyjścia. Słuchaj, najważniejsze zdobądź jajka i zdobądź wodę. Próbuj się wkopać, znaleźć jakąś studnię albo źródło podziemne. Tak, my ciebie polecimy, stary. Musisz jeszcze przefiltrować wodę, ta woda może być nieczysta. Wiesz jak się filtruje wodę? Musisz znaleźć jakiś, no po prostu przez ubranie jakbyś puścił. To nie być tak. Ty zrobić tak. Ty nałożyć... Ten węgiel, co ci zostać, to drewno, co ty do rana wkładać, ty przysypać kamienie i ty dać na to piasek i ty wlać woda. To on ma wziąć piasek pod ziemią. Jest mnóstwo piasku. Ja piasek będzie ziemia. Nie, no znajdzie się, to dobra. Jest piasek jakiś. Dobra, będę wiedział. Dobra, Smolax, przeżyj. Dasz radę, Smolax. Postaram się. O, ty moja noga. Ech. O nie, Lufer, idą. Smolax, tutaj. Smolax, o nie, idą. Smolax. Zerwało połączenie, brak odpowiedzi. No nie, szukaj połączenia. Witajcie, jestem druga, Lufer. 15 tysięcy łapek w górę, to jest kolejny odcinek z Minecraft Dino. Koniec. Napiszcie, ratujemy Smolaksa, to przypnę wam serducho. Jednak żyje, tak, jednak Smolaks żyje. Tak, a co jestem? Ała! Kupło mnie! Chyba się zepsuło. Nie. To nie, gdzie ty wsadzać? Być. Jest mały problem, musimy wybudować ten sterowiec, albo ja polecę na tym dinozaurze. To już lepiej sterowiec. Sterowiec. Duper. Jak ty siądź na ten didodat, ty wziąć na ten didodat rozpęd i wy tak wyskoczyć z to gniazdo, to wy polecieć, ale w dół. Jezu, no co dat, no co mam zrobić? To dat mieć plan. Jaki? My musisz mieć dużo surowiec. To dat mieć plan. Ale dlaczego do sterowca? Bola pójść... tak być. Bola pójść do kopalnia. No. I kopać surowiec. No. Ale co konkretnie? Wszystko być. Okej. Okay. Żelazo. No dobra, żelazo. Żelazo. O, żelazo. Dobra, no.
Okej. I to da zrobić takie, że bola wsadzać do skrzynka na dół i to lecieć do skrzynka tutaj. I my zrobić jeszcze takie, że my wsadzać do skrzynka tutaj i to lecieć do skrzynka na zewnątrz. A czyli taki rury jakby. Taki mechanizm, tak? O, te, tak być. My musieć to mieć, bo my się zmęczyć za szybko być. Żelazo być ciężkie. Dobra, to ja idę kować, nie ma jak zrozumieć dobra, baka. Ale, czyli dobra, musimy jeszcze jedno koryto tutaj wybudować, które będzie wzdłuż tego, żeby ten mechanizm mógł polecieć, tak? Ale jak ty w ogóle chcesz go zrobić? No my to zrobić tutaj. Ale ty nie kopać, nie? Ty nie kopać. My to zrobić. Ale dobra, Ola, dużo żelaza. Jezu. Dobrze baka robić. Jeżeli znajdziesz obsydian, to go zostaw, ale zaznacz to miejsce, okej? Okay? Na razie zostawiamy nasze dinozaury w spokoju. No dobra, pamiętam, okej. Okay. No. Duper. My jeszcze dzisiaj mieć zrobić mamut. Bo to... Mamuta? Tak, mamuta? Być. To być takie duże być i to mieć trąba. Ola, tak. Jaki chcesz komentarz do serduszkowania? Kopalnia! Napiszcie kopalnia, to Ola przypnie wam serducho. Dokładnie tak. Ej, dobra, ale ten mechanizm, od czego musimy zacząć? My musieć zdobyć piasek. Piasek, dużo piasku. Dobra, to idę zobaczyć, czy mamy tutaj piasek. Dobra, czyli mamy komatite jakiś. Piasek. 39 piasku mamy. O, to byli dobre. Do przypalenia, czy co? Ty dać. Laska, gdzie jesteś? Tutaj, z drugiej dziurce tutaj. Gdzie? Tej drugiej, co kopię teraz. Gdzie? Nie wiem. No tu, o, tu, minęłeś mnie, tu. Lufel. Tu, gdzie wróć tu? Wróć się, wróć. No. No, prawo twoje. Tutaj nie. Być duper. Gdzie? Maka być tu. Tu. A, to do tego mechanizmu. Ta. Dobra, a trudno będzie go zrobić, co dat? Nie być trudno. Ale czy to musi coś pompować, tak? Raczej. No, my musieli mieć... My mieć najważniejsza rzecz. My mieć to. Co to jest? To być magiczna kulka od magii szaman być. Magia szaman być? Jaki chcesz komentarz do serduszkowania, to dat? Kulka szaman. Napiszcie, kulka szaman, to dat wam szybnie serducho. Jest wielka nadzieja, Smolak żyje i uda nam się go uratować. Musimy wybudować sterowiec, musimy wybudować mechanizm, który będzie nam te rzeczy wszystkie wypompowywać. I dzisiaj chcesz to dat zrobić mamuta? No jak ty chcieć, to my móc, bo my mieć dużo, bo to dat kopać ostatnio. Tak? Teraz pokaż. O kurde! Gastodo, Allosaurus, Sturgeon, Ceratosaurus, Dryosaurus. 11 smilodonów mamy? Mamut! 10 mamutów. My mógł zrobić stadio. Stado. Stado? Stado. O kurde. Zajmę się teraz tym, jakie dinozaury mamy i jakich nie mamy. Potrzebuję skrzynek. Blaszka, masz dużo drewna? Trochę mam, ale mało. O kurde. Ile potrzebujesz? No tak na 4 skrzynki, ale na 5 skrzynek, ale ty to zostawiasz. To na 5? Prawe. To 5 czy 4? Nie wiem. 5. Dobra, na odwrót 5. Dobra, 5 skrzynek, dobra. Puchacz, chodź mi pomożesz. Będziesz zbierał kobel, który będę rzucał, okej? Okay? Dobra? Dobra, zbieraj. Dziękuję ci, że ty jesteś. Cieszysz się, że uratujemy tego? Smolaksa? Tak? Oj, cieszę się. Puchacz, ty mój. W ogóle Puchacz, strasznie ludzie piszą, że ty chcesz, ty podobno jesteś tym, szpiegiem. Nie jesteś szpiegiem? To bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że nic się Smolaksowi nie stanie do tej pory. Musimy wybudować wielki sterowiec i musimy po niego polecieć. Napiszcie komentarz, kochani, ze swoją teorią, to przyknę wam oczywiście serducho. Dokładnie tak, praca w re. Dzisiaj musimy oswoić dinozaura. No dinozaura, to jest z rodziny dinozaurowa. No w sensie, no, musimy go oswoić i tak. Jest to mamut. Mamut to jest, no, spokrewniony. No w sumie najpierw był mamut, potem był słoń. Mamut jest bardziej, no, mamut jest owłosiony, a... no, słoń to jest bardziej taki bez no, skóry. Ej, to dat! O, dat! To dat! Pokaż mi, jak się robi tą machinę. Jaka machina? No, to wypompowującą i te rurki. Co potrzebujemy? Musicie zastanowić. Masz te drewno? O, ja mam ty. A, czekaj, ja mam te skrzynki. Łap. 8. Dobra. Bo to dat już zrobić to do i ten mech i to do. My nie potrzebujemy tego. Rury. Ale mieć mało rury. Jak się robić? Nie, zostaw, to na wyprawę będzie. Ale po co? Robi... Zostaw, to będzie na wyprawę później. Jakie rury potrzebujemy? My musieć więcej kamień. A się przepalać. Dobra, a pokaż, jak to się robi, bo chcę zobaczyć. Rury?
No, rurę pokaż. To ty potrzebować tak. Ty potrzebować... Oj, to dodrzeć. Jak? Co to za ten? Ale fajne. Jak to pokazywałeś wcześniej. Ty potrzebować to. No, czyli pół... Dwa to i to. Dobra. Ty nie zebrać szkło. Już rzucam w tej łapie. Okej, okay, i co muszę zrobić? I ty układać to szare góra i dół, szkła być na boki i na środku być czerwony proszek. Czerwony... Nie mam czerwonego proszku, mam... Ty trzymać. O, dobra, no... O, jest, dobra. Okej. Okay. Transfer pipę. No i co teraz? A, to już jest zrobione! No, to być. A jak to postawię, to czy mi się to rozwala? Nawet ręką być. Tak? Zobaczmy. O kurde. Czyli wow. Tak, to będzie zrobione tak, że to będzie podłączone do czegoś. Baka, ty już tam zrobić na dół? I z tego będą itemki lecieć, tak? Tak być. Dobra. My teraz zajmiemy się z puchaczem i z Blaszką. Blaszka, ktoś mi pomożesz, bo musimy... No, idę. Musimy zrobić skrzynki z nazwami, jakich dinozaurów potrzebujemy do zrobienia i tutaj będą te wszystkie skrzynki. 5 skrzynek, 5 osób i do każdej skrzynki włożymy te DNA, no, które mamy. Czyli na przykład Ola ma Smilodona, więc dodamy tam Smilodona. Ty masz... Jak się ten wysoki twój nazywa? No fy, na pewno się nie nazywa. Poczekaj, ja się muszę ogarnąć. No, dobra, czyli potrzebuję jeszcze tabliczek, dobra. Nie mamy go. Nie mamy Smilodona? Nie, mamy, Brachiosaurus mi się nazywa, chyba. Dobra, Brachiosaurus. Tak, na pewno Brachiosaurus. Jak się nazywa dinozaur to da, tego, to dat. Jak się nazywa dinozaur Blaszki? To być Brachiosaurus. A, miałem rację. Dobra, a ten, ten mój pierwszy? To da nie pamiętać. Chyba być Ankylo. Ankylosaurus, dobra. A nie Spinosaurus albo Allosaurus? Trzeba będzie to sprawdzić. Ty mieć rurę? A nie, Ankylosaurus, ma rację. Mam 7 rur. Mogę ja postawić? Ty stawiać. O kurde, ale rury. Okej, okay, dobra. To jak ty dzisiaj spróbować polecieć na swoim dinozaurze? Mam pytanie, ale mamy już... Ale ty nie umieć, ty nie dać rada. Dam radę. Da rada. Lufer, dasz radę, to przypnę wam oczywiście serducho. Pamiętajcie też, że 15 tysięcy łapek w górę, to lecimy po Smolaxa w jakikolwiek sposób. Musimy po niego pójść, bo on nie da sobie sam rady. 15 tysięcy łapek w górę. Wy nie dacie rady? Dacie radę. Mam nadzieję, że oglądaliście odcinek z nowej serii Minecraft Harry Potter, który leciał wczoraj o godzinie 9.30. Odcinek wam się bardzo spodobał, więc zejdźcie teraz na dół i napiszcie Minecraft Harry Potter, to oczywiście też fuknę wam serducho. Czym się różni z nim Ceratosaurus od Allosaurusa? Nie wiem. Wyglądają tak samo. Ola. Bola, zrobimy tak. Bola. Okej. Okay. Dobrze zaznacz, bo pierwsze to jest moje, drugie to jest twoja. Baka. No i już źle zaznaczył, no fajnie. Co? Duper. No, teraz okay. Jest dobrze. Ankylosaurusa mam, tak? A to jest ten, ten z maczugą. Tak, no to już sadziłem ci go tam. Dobra. To jeszcze mieliśmy. To chyba był Smolaxa, ten kompo... Kompsognatus. Kompsognatus, to był chyba Smolaxa, taki mały. A, tak, to był Smolaxa. Tak, bo mamy dwa podobne, jest Kompsognatus i Velociraptor. Chyba Velociraptora nie mamy. Kogo? Velociraptor. Velociraptor, nie wiem, nie widzieliśmy takiego. Sarkozaurus, Velikozaurus, Quagga, co to jest Quagga? Jezu. Smilodon, to ja zaniosę Smilodona do Oli. Jak się nazywał twój dinozaur Todat, ten ostatni? Rektunin być. Jakikolwiek twój dinozaur, wszystkie jakie miałeś. Todat mało pamiętać, ty poczekać. Dobra, ty to włożę Smilodona. To masz 3 dinozaury, no tak. Ja też mam 3. Musisz teraz ogarnąć, jakie miałeś jeszcze. Tak, musimy ogarnąć. Ej, Lufę, ty to widziałeś? Pa. Tak, to Ola wybudowała, a ja chciała uciec. A, wow, nawet ładną faremkę sobie budowała. Jesteśmy coraz dalej tego miejsca. Ej, a może... Ej! Mam pomysł! Co? A może jeżeli zrobimy tak, że... No.
polecimy tym, uratujemy Smolaksa, od razu polecimy do... po klucz i do przejścia. A nie lepiej pierwsze wyklucz tego Dinusia, żeby bezpiecznie było chociaż. W sumie racja. Bo ci powiem, nie mamy zbytnio sprzętu, żeby tam teraz lecieć. Dobra. Trzeba się lepiej przygotować niż ostatnio. Mamuta już robisz, widzę. Tak być. Allosaurus, dobra. Titanis. Dobra, i tak to wygląda. Tutaj musimy powkładać wszystkie skrzynki, które... O, tu są moje dwa. Latający, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, dobra. Ej, czyli więcej. Co to robisz? Ty, duper. No. A ty robisz tak, że ten patyk z patyki, zamiast my się ruszać, to my stać w miejscu? Takie obrazki robić, chodzi ty? Chodzi o zdjęcia. No jeżeli ty tak nazywasz, no tak, to ja wiem. To my móc zrobić tu ściana z Didodady. Tak? Z tymi wszystkimi, które mamy. O kurde. Wow. Ale... Dobrze, to byśmy mieć jak plan. Ale to zrobić? Bo to trzeba wywołać zdjęcie. A co być potrzebne? Potrzebny nam tusz. Taki bardzo elastyczny. To mi to z roślina zrobić. My dać tak? radę. Ale to teraz my musimy zrobić ciemnie. Ciemnie? A to w co jest ciemno? W ciemni jest ciemno. Tam by gdzie... ciemno. A, czyli ciemno, czyli jak przyjeżdża niemiecki cór nad przesiekami, tak? Tam musimy wywołać zdjęcia. To mi to zrobić, ale nie dobra, dzisiaj. Dobra. Ciemni dla... ważniejsze zadanie. Jakie zadanie? Wow, kabelki pociągnęliście, jak to Ej, działa? Ale zróbmy tak, że niech to będzie odsunięte, dobra? Jak woleć. No czekaj, ja się tym zajmę. O kurdak, to przekozacko wygląda. A tu musi być widoczne, żeby tutaj było szkło. Tutaj musi być szkło. Więc to jest priorytet. Puchacz, podoba ci się? A, szkoda, że nie możesz mówić, bo dałbym ci komentarz ze serduszkowania. Napiszcie, kochamy Puchacza, to przypnie wam serducho. Ale on może sam mówić, może mówić. Serducho. On może mówić. Huhu może mówić. Tak. Dajcie komentarz huhu. To ja pójdę po surowce do Bola i włożyć do to. Dobra, to ja z Blaszką, to Blaszka, chodź przygotujemy miejsce dla... To ty patrzysz do skrzynka. Tak? A dobra, a może... Okej. Okay. Maka, ty iść góra. Duper! Co? Bola mieć kopać dalej? Tak, niech kopię. Dobrze. Bola, ty kopać. Okej. Okay. To dat, weźcie, wypuśćcie jakiś ten, jakąś rzecz, okej? Okay? No już lecieć być. A będzie to widać? No nie być. Nie? Ty patrzysz w skrzynka. Zaraz się móc pojawić wszystko. Dobra. To ja bym poszedł teraz z Blaszką wybudować to miejsce dla tego, dla mamuta. Co ty na to, Todat? Wyrobić co wy chcieć. Dobra. A co tu jest zbudowane? Todat mieć pomysł. Dobra. Ale fajnie tutaj, jak się dużo dzieje. O, jak się schował słodziak. Co tam puchać? Ej, mamy glinę? Skrzynka zobacz tamtej wielkiej. My mamy glinę, oto jest pytanie, bo chciałem zrobić tym nasionka, żeby tutaj rosły. Glina. Tutaj jest sam piasek. I ziemia, tutaj... Tu jest glina, mamy cztery gliny. Gdzie, wziąłeś? Nie, jest tutaj, nie widzisz? Klej. A, dobra, mam. Czyli to muszę przepalić, żeby z tego było cegły, tak? Cegła, tak, dokładnie. Dzięki Blaszka. Gdyby nie ty, to nie umiemy tego zrobić. Postawimy jedną spokojnie. Jak jechaliśmy czołgiem przez budynki, to też cegły leciały. Znaczy... Jak tam to dać ci idzie? O kurde, jakie mechanizmy. Jaki chcesz, Blaszka, komentarz do serduszkowania? No? Czołgiem przez mur. Napiszcie, czołgiem przez mur, to Blaszka wam przypnie serducho. Dokładnie tak. Ach, stare dobre czasy. Chłopakami się jeździło. O, jest andesyt. Ola wrzuca andesyt. Być kamień. Chciałem wrócić do swojej żony. Ciekawe, co ona teraz robi. Ciekawe, co myśli, że ja robię. Nie myśli jak zwykle. Zdradziłeś mnie! Gdzie ty byłeś? Byłeś pewnie gdzieś tam. Byłeś A myślałeś może kiedyś, że tak naprawdę ten czas, co się zostaliśmy przeniesieni, jest zatrzymany i tylko my żyjemy w tej jakiejś rzeczywistości? A to wszystko muszą widzowie napisać, bo ponieważ my czytamy teorie, więc teraz zejdźcie na to, kochani, i napiszcie swoją teorię, to przeczytamy, bo wiecie, jakie macie pomysły. Ja czytałem te teorie i do takiego wniosku doszedłem. Ej, może byśmy wybudowali tutaj domek temu puchaczowi, co ty na to, puchacz? Żeby na tej wysokości coś wybudować, tylko troszeczkę to nam będzie zajmowało miejsca. Wiesz co, mi się wydaje, że trzeba pozbyć się tych półek, bo jakby nic nie stawiamy na tych półkach. Nie, właśnie dlatego ja teraz robię, ja teraz postawię, a zaraz pójdziemy postawić ogrodzenie dla mamuta.
czy ja tutaj mam jakieś kwiatki? Okej, w ogóle jaki cel było to zrobienie? Przypomnij mi ktoś? Bo to może się zawalić, jeżeli ten, jeżeli... Ale nie, chodzi mi o te półki nie były po to. A, no bo Todat chce robić roślinność. A, no tak. Todat, jak ci idzie? Patrzcie, to ty też można stawiać. A to. No. Ale się to świeci. Chyba raczej nie można ty włożyć. A nie można! Okej. Okay. Czyli ty taką roślinność będziemy mieli. Super, jest świetnie. A czy możemy inne włożyć? Mhm. O, to jest pytanie. Inne. Kurde, musimy zacząć segregować to. Mamy, było to segregowane, segregowałem to ostatni jeden odcinek cały. I ktoś zaczął wstawiać do tamtych skrzynek. He, ciekawe kto. No właśnie, ciekawe kto. Co no właśnie, brat? Ciebie się pyta. Dobra, chodźmy do tego, chodźmy, weźmy dużo kobla i wybudujmy właśnie miejsce. Jakiego kobla? Dla to dada. Andezytowego. Co to jest? Co? Strzykawka? Ej, Tada, tu musimy krowę mieć. No to mam mieć. Nie, krowę. No w sumie. To wiecie co, może jedną weźmiemy? Okej. Okay, to dam mieć. Idziemy przykopać miejsce dla naszego tego mamuta. Gdzie tutaj Todat wybudował właśnie otwieranie drzwi. Więc tutaj otwieramy drzwi. Ktoś musi zostać. Ola! My wychodzimy! Todat być. A no dobra. Wiesz co, ale chodź. Gdzie ten dom? Tutaj w jaskini budujemy dla niego? Nie, bo na zewnątrz to wieś niebezpieczne trochę jednak. Na zewnątrz. Ale piękna pogoda. Cześć, Blachiozaurus, tu by trzeba otwartą przestrzeń wbudować. Bierze powietrze w końcu. Otwartą przestrzeń w końcu. Wow. Czyli tutaj będziemy musieli też do skrzynek. Ja bym też zaproponował to Dadowi, żeby jeszcze rury leciały do tych miejsc, gdzie jest jedzenie dla dinozaurów. Co tam u was, dinusie? Wiesz co, mi się wydaje, że to nie zadziała, trzeba jednak ręcznie to robić. Ręcznie? Na pewno? No. Cześć. Znaczy niektóre dinozaury w ogóle mają chimerę i z tego nie jedzą, więc... Trzeba niektóre kamień zręcznie, wiesz, takie... No śpieszyliśmy je za mocno. Co tam? O, cześć. Co tu się? Ty jesteś najedzony. O kurde, nie jesteś najedzony. Dobra, jest troszeczkę dodane. Okej. Okay. Co to jest? Co ja tu gdzie? Punku? Pokaż. What? Bazon. Kto mi go dał? What the fuck? Skąd ja to mam? Dlaczego to mam? A to Todat zrobił, pamiętam, dlatego nie mieliśmy gliny. Todat to zrobił? O, no, kurde. Po tego, poczuł w sobie artystę. Ale fajne! O kurde. Dobra, wiesz co? Napiszcie komentarz, Todat artysta, to przypnę wam serducho. Przyda nam się trochę gliny. To fajne, ja tutaj postawię. Co tu się stało? Gdzie? Chodź tutaj, do naszego akwarium. O, ej, wylało się? Nie ma ścian w ogóle tutaj, zobacz. I co się stało? Nie wiem, jakby... Ej, twój ten, nie ma dostępu ściany do wody. Ściany zjadło. Ej, możliwe? O, dobra, pływa. O. Ej, blaszka. Co? Co się stało? Coś... Dlaczego tu jest rozwalone? Todat! Chodź tu szybko! Pali się! Twój dinozor jest jakiś ten... Niezmęczony, jakoś się nie rusza, one przecież tak strasznie pływały. O, jaki biedny, co się stało? Rusza się, ale mniej. Może głodny jest. Może w nocy zaatakowały znowu dinozaury, no przecież... Jak w ogóle ta tała poszła, przecież ona była mocno zrobiona, solidnie. No. Wszystko poszło. A dlaczego tam woda poleciała? Musimy to naprawić. Znaczy, to Blaska, woda poleciała, ja wiesz co? Ja to naprawię, a ty się zajmij ten, zajmij budowanie miejsca dla mamuta. Załóżmy, że ono byłoby gdzieś... Musimy wybrać miejsce jakieś ładne. Cześć, co tam u ciebie? Wielgości, tu jesteś, tak. Duży jesteś, duży. Miejsce dla mamuta, oto jest pytanie. Miejsce dla mamuta musi być duże. Może tutaj trochę rozwalimy lasku. A, tutaj. Upa. Ej, dobry pomysł. Ja naprawię twoje akwarium. Co tu się odkrobasiło? Ja się... Nie wiem, jakby po prostu woda się wylała po prostu z tego akwarium. Musisz to naprawić jakoś. No nie, bo to było na takiej wysokości. No tak, i no wylała się po prostu. Ale no nie, bo tutaj powinny być te. No tak, to akurat to tłumaczyliśmy to przed chwilą. Dinozaur zaatakował, tak? Nie wiem, ja w sumie to jest niemożliwe, żeby te ryby takie małe to zrobiły. Przecież to jest...
Była gruba ściana z muru. No tak. Właśnie to jest dziwne. I patrz jakie one są spokojne przecież. One były takie strasznie energiczne, jeszcze to się rozwaliło. Ej, musisz szybko ten. Po swojego dinozaura poleci, bo zaraz zabłądzi. To co się stało? Co tu się stać? No właśnie ja się pytam, co tu się stało. To co nad nie wiedzieć. Ty zawsze w nocy coś kombinujesz. Ja nie być. No tak. A czego nie ma pół tamy? Co tu się stać być? No, też nie wiem. Napiszcie kochani, co tu się stało, to przypnie wam serducho. Matko Boska. Blaszka, ty buduj tam dla mamuta, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra. Opa. Baka! To! Bo tu uciekać twoja ryba. To łapaj to! Łapaj to, łapaj ją chyba. Ty musieć. Ja? Ale ja nie wiem czym. Czekaj, próbuję tym. Chodź tu, chodź tu. Puchać! Ty tutaj tak nie patrz na te rybki, bo one nie są do jedzenia. Nie wolno puchać, zły puchać. Dobra, idziemy ostawiać mamuta. Dokładnie tak. To w tym miejscu, tak? Dokładnie, w tym miejscu. Jesteś tego pewien. Czyli będziemy przychodzili do niego tędy. Normalnie tędy, więc to drzewo trzeba ściąć. To drzewo trzeba ściąć, więc to w sumie to da też możesz postawić tutaj. Ty zrobić ogrodzenie. Tak, zróbmy ogrodzenie. Nie mamy tylko trochę tego, 12 klatek. 12 kratek mam. Dobra, tu będzie chyba wejście, co nie? To będzie krowa tylko. A potem jak już urodzi ta krowa. Albo świnia, nie. Dupę, pa, pa, pa. Tutaj wejście, co nie? Tędy. No tak zrobimy wejście. Byłoby super. Dlatego potrzebujemy więcej tego żelaza. Dobrze ten mechanizm Todat wymyślił. I Ola kopie w sumie to też, to też jest dobrze. Potem będzie wściekła, zobaczysz. Za co? Że kopie? Za to, że ona kopie bez ferry. Ja też kopałem ponad 3 dni tego, na swój kilo. Duper! No co? Krowa już być. Tak? Dobra, to czekaj chwilkę. Już i... nie, teraz to wam to potrzebuje. Ty mieć teraz ciekawka? Nie, to ja po nią pójdę, ja po nią pójdę. Napiszcie kochani komentarz, nowy dinozaur, a nie, to nie nowy dinozaur. Ale możecie napisać w sumie. Napiszcie komentarz, nowy dinozaur, to przypnę wam serducho. Ponieważ jest to ssak, no, spokrewnione zwierzę ze słoniem z moich czasów, więc tak. Okej, okay, to mogę wyrzucić, biorę strzykawkę. Ciekawe co by się stało, gdybym taką strzykawkę dał Oli. Co się no wstrzyknął Oli. Ciekawe co by się stało, ciekawe czy ona by urodziła dinozaura. Jestem, mam. To da, słuchać mnie. Lufę ma ostatnio dziwne pomysły, uważaj na niego. Jakie dziwne pomysły, o co ci chodzi? Słyszałem, słyszałeś co mówił? Nie wiem o co ci chodzi, bla 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 bla. Wyszałem! Nieprawda, Todat, to łapaj strzykawkę, mogę ją rzucić, czy nie? Leć. Mamuta, kochani, napiszcie. Wielki mamut, maniek, to przypnie wam serducho. On musi się nazywać maniek. Dobra, już? Tak? Trzeba czekać. Dobra. Ale superancko. Ej, uciekła! Patrz, uciekła. Krowa, ty nie wychodzić. O, to już nie wyjdzie. Patrz, jak chce uciec. Gdzie się uniesie? To zrobimy tak, prowizorycznie. O, Lufę, dobra nowina! Co się stało? Znalazłem 32 stawek żelaza. Ale już niepotrzebne. Co? No. Jak to? Nie no, możesz, no w sumie potrzebne, możesz przynieść. To mam trochę. Co, Oli, wszystko okej? Tak, Ola jeszcze kopie ci powiem, trochę marudziła, że trochę zimno w ręce, to powiedziałem, żeby rękawitkę się uszyła i... Dobra. Kochani, zaraz urodzi się z tej krowy mamut! Dokładnie tak! Mamut! Maniusiek maniek! Dokładnie tak! Zostawcie łapkę w górę! 15 tysięcy łapek w górę, to ratujemy Smolaksa i lecimy na dinozaurze. Dokładnie tak. Słuchajcie, czekamy już tutaj kilka godzin, bo ten mamut nie chce się urodzić. No. Co stało? 86% jest. 86%, co za mamut. Bo wyjdzie! No, Daszka! Co? Uważaj! Wypraszam. No ta. Dobra. Prawie co uciekł, Toda teraz nie wejdzie przez ciebie. Będzie. Chodź mamut. Co się stało? 90%. Dobra. To tutaj gdzieś wodę dać dla tego mamuta. Mamuty co jedzą? Mamuty jedzą chyba rośliny, tak? Tak być. Może postawmy tutaj drzewko.
drzewko. Jakieś nasionka. Mam nasionka jakieś. Boże, nie wiem. Nie, zaraz. Kochani, rodzi się mamut, dokładnie tak, mamut się rodzi. 15 tysięcy łapek w grę, to jest kolejny odcinek z Minecraft Dino. Pamiętajcie, że losujemy do naszych serii fabularnych, więc wystarczy zasubskrybować, wystawić dzwona, wystawić łapkę w górę i napisać komentarz, to wtedy bierzecie udział w losowaniach. Dokładnie tak, do odcinków, do Minecraft Harry Potter, Minecraft Extra, Extra Szkoły. Jaki fajny, jaki duży! Jaki fajny! Duper być. Co? Ciema, ciema. Dobra, to krówko, zanim zostaje zjedzona. Nie! Zrobić stado! Głupi! Stado zrobisz? My zrobić stado. To... Jesteś ojcem? I ty jesteś. Ja... co? To być samiec. Ty być ojciec. No, ty być ojciec. Co? No. Czy ja być ojciec? Bo byłeś najbliżej, jak się rodziło. Ja jestem ojcem? Tak. A nie Todat? Być dupę. To ty. Co? No zobacz. A ty nie ty chciałeś? Ja chcę samica, a to być samiec. O, no dobra, o ja mam tego! Mam, słuchajcie, mamuta. Jaki słodziak, tak, ja jestem. Ojeju, ty. Jaki słodziak, mój kochaniutki. Jak fajnie, ale duży jest, bardzo duży jest. No, słońce wstaje. Całą noc tutaj siedzieliśmy. Kurde belek. Ej, chodźmy do Oli. Najważniejsze jest to, żeby Ola... Gdzie jest Ola? Żeby Ola teraz już sobie odpoczęła. Żeby już... Puchacz, chodź z nami. Później, kochani, jak przeczytam teorię, które mam nadzieję, że piszecie. Jak przeczytam teorię, to spróbuję polecieć na moim dinozaurze malutkim. Spróbuję. Ola! Mamy nowego... Ola! Dobra, cicho bądź, nie budzimy. Nie budzimy jej. Ale słodko śpi. Napiszcie, jak słodko śpi, to przekazam serducho. Pewnie mnie zabije za to, że taki komentarz dałem, ale napiszcie. Kochani, pamiętajcie teorię. Zejdźcie teraz do i napiszcie swoją teorię. To dat. Zaczynamy kopać grób lufrowi. Czemu? Nie? No bo prawie obudziłeś Olę. Nie, spokojnie. Kochani, ej, chodźmy teraz. Przeczytajmy teorie, które pisaliście. Dokładnie tak. Zejdźcie teraz na dół i napiszcie swoją teorię. Weronika Rolkowska. Ja w sumie mam parę teorii. Zacznę od takiej bardziej wesołej. Czyli moim zdaniem Smolax albo ma ze sobą coś, co albo jest dinozaura, albo pachnie w jakiś dany sposób coś jak koci miętka, tylko dla dinozaurów. Inna teoria to, że ktoś zabrał jedno jajko dinozaura. Tu ukłony do Todada. I dlatego dinozaury się wściekły i przyszły. Ale nie ruszać. Ostatnia teoria jest na temat tego, jak, dlaczego i po co jesteście w tym świecie. A więc tak, moim zdaniem albo jesteście na jakiejś arenie i jest robiony eksperyment, albo może był koniec świata i to miejsce to taki trochę czyściec, albo z powodu głupoty Todada wyginęły wszystkie dinozaury i wycofnęliście się w czasie, by nauczyć wszystkiego Todada, by dinozaury przeżyły i żyły do naszych czasów. Ale to tylko moje wymysły, prawda może być jeszcze bardziej zaskakująca i na pewno by do niej dojść będziecie mieli jeszcze wiele prób i momentów zwątpienia. Trzymam za was kciuki. Weronika Rolkowska, świetna teoria, bardzo dziękuję za nią, jest naprawdę piękna. Kolejna teoria. Pamiętajcie też, kochani, żebyście lajkowali te teorie, które wam się podobają. Wiki VIP, teoria. Jesteście w laboratorium naukowcy. Przeprowadzają eksperyment, czy człowiek z 2019 roku może przeżyć w epoce jaskiniowców. Wszystko jest sztuczne, dinozaury to roboty, Puchacz też, Ola, Smolak z Blaszka trafili tu przez przypadek. Ty i Todat to prawdziwi jaskiniowcy. Teoria druga. Czarna postać z kosą to śmierć. Nasłała te dinozaury, żeby was zabiły, bo Ola nie zabiła jednego z was. Proszę pokaż na odcinku, please. Kocham Minecraft Dino. Tak jak prosiłem, żebyście pisali, to napisała Wiki. Kocham Minecraft Dino. Świetna teoria. Też myślałem, że właśnie ta, no niby ta postać Todada, myślałem, że ona jest wymyślona, ale jednak chyba była prawdziwa, bo widziałem materiał. No to, że to jest właśnie, te dinozaury przychodzą przez to, że Ola nie wykonała tego zadania. Miejmy nadzieję, że to było jedyne zadanie. Teoria od Zuzuleczek Galaksy. Witam szanownego Luferka, nie wiem czy pod filmem losujesz, ale i tak zawsze staram się pisać komentarze, a więc. Tak, spod odcinka losujemy. Teoria, a więc. Ola oraz Todat to tajni agenci, którzy nie mogą wam mówić, że nimi są, bo inaczej cały ten eksperyment by się nie udał.
Gdy tak spojrzeć, to racja, ponieważ to dat, który wie, co i jak trzeba robić, w jakiej kolejności i tym podobnym. Ola, która wciąż znikała, nic wam nie mówiła i do tego mogła was oszukać, że się zmieni i oni ją zmuszają, by znów odzyskać któregoś z was zaufanie. Przepraszam, że tak jakby złożyłem to do kupy, ale wiesz, chciałem trochę udowodnić. Pozdrawiam YouTube, jeśli w ogóle jestem, XD. Pozdrawiamy z Uzoleczek Galaksy. Świetna teoria. Tajne? Tajne to jest to, że ty, Todat, chyba ukradłeś to jajko i nam nie powiedziałeś. Jakie jajko być? Ukradłeś jajko dinozaura pewnie, dlatego nas atakuje. Todat, nie ruszać jajko. Tak? Jasne. No jak Didodat mieć teraz jajka, to nie móc wcześniej mieć jajka. Proste być. Napiszcie swoją teorię, to przypnę wam oczywiście ser, ducho i pojawi się ona w odcinku. A jeszcze jedną teorię walniemy. Lena Siemiańska. Moja teoria na odcinek. Dinozaury są wściekłe na was, musicie je uspokoić. Wejść w wulkan i zobaczyć, czy jest laboratorium. Jak jest, wchodzicie i szukacie coś do uspokojenia wszystkich dinozaurów. PS, wiem, nie będzie mnie na odcinku, pozdrawiam YouTube, pozdrawiam cię Lena, a jednak jesteś. Kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że głupim byłoby pomysłem, gdybym zszedł na tego dinozaura. Postaram się jakoś wzmocnić jego skrzydła, nie wiem jak, ale postaram się, żeby poleciał. Chcę polecieć po Smolaksa, próg łapkowy jest 15 tysięcy łapek w górę, to lecimy po Smolaksa. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zostać wylosowani, no to zasubskrybujcie, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Idziemy chłopaki spać? Jest dzień, ale trzeba się wyspać. Ja nie idę spać, ja idę do Dady. Dobra, to trzymaj się Todat, my idziemy spać. Dobranoc. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, dlaczego kochacie Minecraft Dino, to przypnę wam serducho. Idziemy spać. Do zobaczyska. Trzymaj się. Papa, buja.